Harry Potter mieszkał przy ulicy Privet Drive 4 ze swoimi okropnymi wujem i ciotką i ich nieznośnym synem Dudleyem. Harry'ego często zamykano w pokoju, a chociaż był czarodziejem, nie mógł uciec, gdyż poza szkołą nie wolno mu było używać czarów. Pewnego wieczora pojawił się Zgredek, domowy skrzat. Harry Potter nie może wrócić do Hogwartu. Jeżeli Harry Potter wróci do Hogwartu, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zgredek zniknął, a wkrótce potem Ron Weasley, najlepszy przyjaciel Harry'ego, i jego bracia Fred i George przylecieli latającym Fordem Anglią, by wydostać Harry'ego z więzienia. Zabrali go do swojego domu, Nory, gdzie Harry spędził resztę wakacji. W końcu za pomocą proszku Fiu wybrał się na ulicę Pokątną. Harry i siostra Rona Ginny poszli do księgarni Esy i Floresy, gdzie słynny czarodziej Gilderoy Lockhart podpisywał swoją najnowszą książkę. Czy to możliwe? Ależ tak! To Harry Potter! Panie i panowie! To najlepsza chwila na złożenie pewnego ważnego oświadczenia. Mam wielką przyjemność i zaszczyt oznajmić, że obejmę w Hogwarcie stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią. Podobało ci się, co, Potter? Słynny Harry Potter. Nie może nawet wejść do księgarni, żeby zaraz nie trafić do gazet. Daj mu spokój! On przecież tego nie chce! Potter, znalazłeś sobie dziewczynę. Twoi starzy chyba nie jedli przez miesiąc, żeby móc ci kupić tyle książek. Trzeba wspierać biednych i żebraków. Harry, spóźniliśmy się. Ekspres do Hogwartu odjechał 5 minut temu. O nie! Co teraz zrobimy? Cóż, wiem, że tata poleciał dzisiaj do pracy Fordem Anglią. Jest zaparkowany przy Charing Cross Road. Dobrze, to jedyna szansa, by dotrzeć do szkoły na czas. Upewniwszy się, że nikt nie widzi, Harry i Ron odlecieli starym Fordem Anglia. Teraz wystarczy uważać na samoloty. Nic tu nie widzę. Mało brakowało. Chyba już niedaleko. No nie, samochód się chyba zepsuł. No, samochodziku. Dalej. Stój! 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 Ron? Ron, gdzie jesteś? Tutaj, Harry! Złapała mnie bijąca wierzba. Nie bój się, Ron. Zaraz po ciebie przyjdę. Trzymaj się! Nie mam wyboru. Harry, szybko! Halo, halo. Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na nowy let's play na moim kanale. Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na PC-ta. I tak, moi drodzy, w tym otóż momencie rozpoczynamy maraton Komnaty Tajemnic. Czyli mniej więcej będzie to wyglądało tak, że zaczynamy sobie z wersją PC-tową, potem z wersją na PS1, a na samym końcu PS2, tak jak to było w przypadku Kamienia Filozoficznego. Jak mogliście zobaczyć, mamy w końcu upgrade, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera na PC-ta, a mianowicie nie tylko to, że mamy oczywiście polskie napisy, bo polskie napisy również mieliśmy w Kamieniu Filozoficznym, ale mamy też polski dubbing, co jest oczywiście o wiele lepsze, ponieważ nie muszę za bardzo wam fabuły tłumaczyć, bo wystarczy, że sobie obejrzycie całą cutscenkę i już będziecie mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. No w dużym skrócie Harry został ostrzeżony przez Zgredka, żeby nie wracał do Hogwartu, dlatego że czeka na niego wielkie niebezpieczeństwo. Harry miał oczywiście to w dupie. Fred i George przyjechali Fordem Anglia i zabrali Harry'ego do Nory od Dursleyów. Teraz niestety chłopaki się spóźnili na pociąg i musieli sami przyjechać tutaj do Hogwartu latającym Fordem Anglią. No i obecnie Ron został uwieziony przez bijącą wierzbę. I tabulatorem sobie ogólnie mapę włączamy, tak, co nie? Chcę, żebyście mieli to na uwadze, ponieważ tutaj ten xik to jest oczywiście nasza lokacja, gdzie my się znajdujemy. Tu jest właśnie bijąca wierzba, gdzie Ron jest uwieziony wraz z Fordem Anglią. Lekcje zielarstwa, wyzwania Defindo, tereny szkolne, sala wyjściowa, stadion Quidditcha, zakazany las, chatka Hagrida i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne w ogóle, że mamy taką mapkę. Nie pamiętam, czy w Kamieniu Filozoficznym była, ale wiem, że na pewno tutaj jest i to mnie bardzo się podoba. No dobra, tak więc co, idziemy sobie stąd. Idziemy uratować Rona. Bez zbędnego przedłużania i radzę uważać na tą bijącą wierzbę, dlatego że widzicie, no ona może zaatakować i przy okazji nas chyba nawet na hita wziąć. Tak więc no lepiej nie ryzykować. Dobra, zejdźmy sobie tutaj. Kufry mogę otwierać zaklęciem Alohomora. By rzucić zaklęcie, wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Jasna sprawa. No, kolejną taką zmianą, którą jak widzicie się pojawiła, to jest m.in. to, że jak w Kamieniu Filozoficznym na PC-ta otwierałeś skrzynkę i wylatywały ci fasolki praktycznie wszystkie, to tutaj też ci oczywiście wszystkie wylatują, ale one nie wylatują od razu, tylko tak po kolei, czyli najpierw pyk, 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 a nie tak jak było w Kamieniu Filozoficznym, że od razu wszystko naraz wylatuje, no nie? Wiecie, o co chodzi. Ogólnie powiem wam szczerze, że graficznie wydaje mi się, że jest lekki upgrade, jeżeli chodzi o tę gierkę. Wydaje mi się, że ona troszeczkę lepiej wygląda niż Kamień Filozoficzny na PC-ta. Przede wszystkim, co najważniejsze tutaj rzuca się w oczy, to to, że postacie w końcu otwierają buzię, a nie tak jak w przypadku Kamienia Filozoficznego po prostu ruszali głową i tyle. I tak mniej więcej wyglądała ich rozmowa, poza tym, że oczywiście dialog był w tle. A tutaj nie dość, że mamy polski dubbing, to jeszcze postacie ruszają jakkolwiek tą gębą, czyli jest jakkolwiek mimika twarzy, no nie? Dobra, no to co? Idziemy dalej. Iść przez niski murek? Muszę iść prosto na niego. Dokładnie. W gargulce można rzucić zaklęcie Lumos. A to pamiętamy już z Kamienia Filozoficznego, że na te gargulce rzucało się Lumos, co nie? No i elegancko. To księga zapisu gry. Wejdź na nią, by zapisać stan gry. Jeśli zemdlejesz, gra automatycznie rozpocznie się od momentu, gdy ostatni raz dotknąłeś księgi zapisu. Uwielbiam, jak gra przedstawia to, zamiast zginiesz, to mówi zemdlejesz dosłownie. No ale dobra, no wiadomo, gra dla dzieci, no to nie można tutaj za dużo oczekiwać, no nie? Jeżeli to jest gra dla dzieci, no to lepiej, żeby było powiedziane zemdlejesz niż zginiesz. Ale w ogóle ta fontanna mi się mega podoba. Ogólnie początek gry jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Szkoda tylko, że nie zaczęliśmy w Norze, tam u Freda, George'a, Rona. Bo tak szczerze powiedziawszy, właśnie to jest coś, co mi się bardzo podoba w wersji PS1 i PS2, że w tych dwóch wersjach zaczynamy w Norze. A tutaj, no okej, zaczęliśmy w sumie w Hogwarcie, no bo nie licząc tej pierwszej cutscenki, gdzie tam Harry został porwany Fordem Anglią, no to, no cóż. Tak to zaczynamy tutaj w Hogwarcie i troszeczkę mi się to nie podoba, bo jednak jestem ciekaw, jak wyglądałaby Nora w wersji PC-towej, jeżeli chodzi o Komnatę Tajemnic. No więc no co, idziemy dalej. To jest w ogóle moja, tak by the way, druga próba nagrania tego, ponieważ nagrałem pierwszą próbę wczoraj, czyli 27, dzisiaj jest 28, czyli poniedziałek. I było w miarę ok, ale niestety przez to, że program, którym obecnie nagrywam, czyli DxTory, nagrałem jakby pierwszy odcinek w 60 fps-ach i przez to, że nagrałem w 60 fps-ach, no to plik za dużo ważył, a ja niestety nie mam aż tylu miejsca na dysku, żeby wiecie, poczekać aż się wyrenderuje ten pierwszy odcinek, więc stwierdziłem, że po prostu będziemy nagrywali sobie tę grę w 30 fps-ach, tak optymalniej po prostu będzie, żeby nie było potem, że nagram jeden odcinek i potem pół dnia muszę czekać, aż mi się wyrenderuje, żeby nagrać drugi odcinek i tyle bym miał z tego. Tak więc tutaj akurat w przeciwieństwie do innych serii nie będziemy robili sesji nagraniowej, tylko po prostu lecimy sobie odcinkowo. Tak więc idziemy dalej z koksem. Co tutaj mamy dalej? Na pewno mogę rzucić Flipendo na bagaż i zepchnąć go. Dokładnie tak, Harry. Dokładnie tak. W ogóle też mi się bardzo podoba, że ten deszcz tak pada i w ogóle to wszystko graficznie pięknie się reprezentuje. Naprawdę. Duży props dla twórców, bo czuć naprawdę, że się postarali. Jeżeli chodzi o względem, wiecie, poprzednika. Alohomora. Czekoladowa żaba. Czekoladowe żaby przywracają trochę zdrowia. No i są pyszne. Ej, ale fajnie ta żaba akurat weszła. W momencie, kiedy ja sobie tak stanąłem, ona tak od razu do mnie poleciała. Ale tak, no jak możecie zobaczyć, kolejną zmianą jest to, że czekoladowe żaby poruszają się, czyli zamiast, tak jak to było w Kamieniu Filozoficznym, wylecieć ze skrzynki i sobie stać, to one teraz mogą się poruszać po planszy, tak więc... Zaklęcie Alohomora otwiera rzeczy magicznie zamknięte, jak kufry i ukryte przejścia. No tak więc będzie ciekawie, nie będę tego ukrywał. I co tu mamy? No, tylko fasolki, nic więcej. Dobra, Ron, tak więc czas ciebie uwolnić z tej wijącej wierzby. Świetnie, Harry. Teraz spróbuj rzucić Flipendo i ściągnąć ze mnie tę gałąź. Chyba widzę. Tam na górze, wrażliwe miejsce. Ale jak ty możesz widzieć, skoro ty ledwo co możesz się schylać? To jest raz, a dwa... Kurde, Ron, troszeczkę, nie wiem, więcej tego, jak to się mówi. Więcej życia, no, kurde, jakbyś był faktycznie uwięziony i by ci to przeszkadzało, to nie wiem, zacząłbyś drzeć ryja. Harry, uratuj mnie, a nie takie Harry, uratuj mnie. Dzięki, Harry. O, nie! Wracaj! Super! Ale się tata ucieszy, że zgubiłem jego latający samochód. Lepiej już chodźmy. Jeszcze nas tu złapie profesor Snape. Nie no, pewnie. Ojciec się na pewno ucieszy, że ten Ford Anglia sobie po prostu tak ospierdzielił nie wiadomo gdzie. Nie no, Ron, ty to łebski Harry jesteś, żeby coś. Oj, oj, coś czuję, że będzie pasem po dupie lane, kurde, za tego Forda Anglię. Lumos nie tylko daje światło, ale też ukazuje to, co magicznie ukryje. Żeby skoczyć, podbiegnij do krawędzi i wciśnij prawy przycisk myszki. Harry, spróbuj zebrać fasolki ze wszystkich półek. To są fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. Najlepiej nazbieram jak najwięcej. Przydadzą się później. Za pomocą Flipendo przesuń kamień w moją stronę, a potem wskocz po nim na tę półkę. Tak, specjalnie moi drodzy się wyciszyłem, żebyście mogli sobie posłuchać tej pięknej piosenki, znaczy pięknej melodii, która nam tutaj przegrywa. No tak jak zresztą po raz kolejny będziemy zarażeni pięknymi kompozycjami Jeremy'ego Soula. Tak więc przygotujcie się na to, że naprawdę będzie dużo pięknych, naprawdę pięknych utworów, jeżeli chodzi o tę gierkę. I w ogóle bardzo mi się podoba to miejsce, w którym tutaj jesteśmy, jakoś tak nie wiem, to przypomina mi jakbyśmy byli w jakiejś kurde Grecji, no bo zobaczcie, to są takie specyficzne dość filary, kurde. Jakbyśmy byli kurde w Grecji, a nad nami sobie deszczyk pada z tym pięknym oto niebem, zachmurzonym, jeszcze ta mgła. Naprawdę kurde gratuluję twórcom, ja wiem, że dla niektórych może ta gra nie jest jakoś super wybitna graficznie, ale uwierzcie mi, jak na lata... w którym Komnata Tajemnic wyszła, to w mojej opinii naprawdę, kurde, solidnie jest ta gierka zrobiona. Ja przynajmniej tak uważam. I to nie jest takie specjalnie, wiecie, lizanie dupska dla Komnaty Tajemnic, tylko uważam, że naprawdę gierka wygląda wyśmienicie jak na swoje lata. Nie uważam, że jakoś źle się zestarzała, tak szczerze. Dobra, teraz lecimy do Ronalda Weasley'ego, kurde. Nie wiem czemu czasami mam tak, że po prostu mi takie dziwne przejęzyczenie wchodzi, no nie? Weasley, gdzie jesteś? Weasley! Weasley! Halo, widzieliście może Weasley'ego? Panowie, widzieliście może Weasley'ego? A macie tę kolkę jeszcze? Macie może tę kolkę jeszcze? Nie no, ja tutaj mam oczywiście kolkę, no ale... Czy wy macie, proszę państwa? A tutaj sekrecik jest. Bo jak widzicie, mamy tutaj sekrety. Nie wiem czemu gra to nazywa tajemnicami, ale... Będziemy to po prostu sekretami nazywać. Tylko tak, żeby nie było. Ja będę zdobywał 100%, bo gierkę sobie będziemy robili na 100%, ale... Bo to trzeba tutaj... nadmienić. 100% mam na myśli to, że będę zbierał wszystkie karty kolekcjonerskie, ponieważ... O nie, to... Jak widzicie, mamy tutaj tak, 11, 40 i 50, czyli to jest tak, 90 plus 11 to jest 101, czyli mamy 101 kart czarodzieja, czyli w kanonie Harry'ego Pottera to jest kanoniczna ilość kart czarodzieja i będziemy zdobywali po prostu wszystkie karty czarodziejów, tak więc na tym się najbardziej skupimy. A jeżeli chodzi o sekrety, to będę starał się ich jak najwięcej zdobywać, aczkolwiek nie obiecuję, że uda mi się je wszystkie zdobyć. Dokładnie tak. I co? Mamy sobie tutaj oto fasolki pozbierane, elegancko. Możemy opuścić ten rezerwat. W ogóle, jeszcze taka propos menu opcji, to wydaje mi się, że to naprawdę o wiele lepiej wygląda niż w przypadku Kamienia Filozoficznego, tak szczerze. Naprawdę, w mojej opinii... Czuć naprawdę po raz kolejny się powtórzę solidność. I swoją drogą, jak mogliście też zobaczyć, Ron tam w trakcie tutoriala mówił, żebyśmy skakali prawym przyciskiem myszy. Ja osobiście preferuję skakać spacją, bo ja przynajmniej mam coś takiego, że moja myszka jest troszeczkę też zjechana i bardzo często robi coś takiego jak podwójne kliknięcie tak z dupy, mimo że raz kliknę, to ona mi jakoś tak czasami podwójnie klika, więc trzeba będzie myszkę wymienić. Ale no mówię, preferuję skakać spacją dla osób grających na klawiaturze również. A teraz idźmy do Rona. Ronaldzie, co masz mi do powiedzenia? To brązowa karta czarodzieja. Po całym Hogwarcie rozrzucone jest 50 takich kart. Za każdym razem, gdy zbierzesz 10 nowych brązowych kart, poziom twojej energii podnosi się na stałe. Wciskając klawisz Escape, zyskasz dostęp do folii o magii, gdzie możesz obejrzeć wszystkie uzbierane karty. Dokładnie tak. Więc teraz chodzimy sobie do folii magii i przeczytamy, kogo żeśmy zdobyli. Hesper Starkey, 1881 do 1973. Czarownica, która zajmowała się studiowaniem wpływu faz księżyca na ważenie eliksirów. Okej. Ciekawie. Nie będę tego ukrywał. Ciekawe, ciekawe. Jestem ciekaw następnych w ogóle opisów, jeżeli chodzi o następne karty, a uwierzcie mi, podejrzewam, że będzie dosyć interesująco. 2 razy mogliśmy rzucić czar na te zbroje, już nie możemy, więc więcej fasolek nie dostaniemy. Tutaj w ogóle nawet nie możemy zaczarować tych główek, a szkoda, bo może by i fajne fasolki powylatywały. No i oczywiście te mini fontanny, które również fajnie podkreślają. Podkreślają chociażby to, że nie wiem, te... Nie wiem nawet jak to nazwać, ale ta ścieżka, przez którą teraz przechodzimy, przynajmniej nie jest jakaś pusta. Przynajmniej coś tutaj jest, no nie oszukujmy się, bo równie dobrze nie mogło nie być tej fontanny, mogło nie być tych zbrój i byłoby tutaj strasznie pusto. Tak więc szanuję naprawdę raz jeszcze, że twórcy coś takiego dodali. No jesteśmy w następnej sekcji. Tutaj nic nie możemy zaczarować, więc idziemy dalej. I... Proszę państwa, witam was na błoniach Hogwartu. Tak one się prezentują. Kiedy wciśniemy sobie, tak jak ja przed chwilą, tabulator, to mamy teraz trochę więcej opcji. A mianowicie mamy... Znaczy, może nie opcji, więcej lokacji. Wyzwanie Defindo, czyli jeden z czarów, który będziemy się uczyć w tej gierce. Lekcje zielarstwa. Pijąca wierzba, to już tam byliśmy. Zakazany las. Stadion Quidditcha. Tereny szkolne, no i sala wejściowa. Chociaż nie, poczekajcie, chyba to jeszcze jest stara mapa. Przestało padać. Przynajmniej nie wylecimy ze szkoły mokrzy. Chodź, musimy iść do szkoły. What? O, fajnie, że przestało padać, przynajmniej nie wylecimy ze szkoły mokrzy. O, musimy iść do szkoły. What the fuck, co to jest za dialog dziwny? A nie, dobra, czyli wszystko jest tak, jak powinno być. Dobra, bo to mi się coś pokiełbasiło. Popatrz na te gwiazdy. No, piękne są gwiazdy. No, Harry, kurde, nie oszukujmy się. Piękne są gwiazdy, ale... Nie wiem, wydaje mi się, że coś mi się chyba pokiełbasiło, bo wydawało mi się, że troszeczkę więcej jest tutaj tych rzeczy, ale... No jednak... No, jestem człowiekiem, mogłem się pomylić, no nie? Ogólnie była niechogólna. Mam nadzieję, że Ron się nie zgubił. Harry, proszę mi nie przerywać. Te drzwi są zamknięte. No, te drzwi są zamknięte, a te? Tędy nie wyjdę. No, tędy nie wyjdziesz. W każdym razie, troszeczkę błanie Hogwartu, jak widzicie, się delikatnie pozmieniały. Jak pamiętacie z poprzedniej części, było trochę tutaj więcej rzeczy jednak i był przy okazji Hagrid, który sobie podcinał krzaczki. No ale, no tutaj tego nie mamy, więc no jest troszeczkę inaczej, nie oszukujmy się. No tędy zdecydowanie nie wyjdziesz. Szkoda, że nie możemy bazyliszka, kurde, tutaj zaczarować. Szkoda, naprawdę. A nie, możemy. Jeszcze możemy, kurde, dawaj mi więcej fasolek. Co, kurde, myślisz? Co sobie myślisz? No, dawaj, dawaj, jeszcze? Już nie możesz, dobra, trudno. Ogólnie fajnie błonie Hogwartu wyglądają nocą, tak szczerze. To jest jedyny chyba na razie taki widok, jaki widzimy. Bo później chyba już nie będzie takiego widoku. A szkoda. A może będzie? Nie wiem, proszę nie spoilerować. Jeżeli ktoś wie, to proszę nie spoilerować, bo za spoilery będzie kasowanie komentarza. Pootwieramy sobie skrzynki, jakie tutaj są dostępne dla nas. Tu przy okazji mamy nowy czar, którego się będziemy uczyć. Co mogliście się domyślić chociażby po tym dziwnym zygzaku. Znaczy może nie zygzaku, ale takim, wiecie, takim szlaczku. Tu zresztą jest to samo. Tam u góry jest karta. I noc jest teraz całkiem miła. No, noc jest całkiem miła, chociaż ja osobiście lubię deszczyk, więc no szkoda, że deszczyk sobie nie pada. Byłoby fajnie, nie będę tego ukrywał. W ogóle co to jest? A, to chyba jest... A, dobra, okej. To jest zegar, dobra. Nie będę komentował. Alohomora. Alohomora. Tędy nie wyjdę. No, tędy zdecydowanie nie wyjdę, w szczególności, że nie mam odpowiedniego czaru, który pozwoliłby mi się tutaj dostać, więc trochę lipa. No dobra, no to co? Błonie Hogwartu mamy zwiedzone, więc teraz trzeba do szkoły wejść. Co nie, Ronaldzie? Ja pierdzielę. To jest to... Co zwróciłem uwagę poprzednim razem i zwrócę w tym momencie uwagę. Patrzcie na to, drzwi się otwierają. Fajnie w ogóle, że jest jakakolwiek animacja otwierania tych drzwi, bo jak pamiętacie w Kamieniu nie było tego. I jak to chamsko jest tutaj wklejone, to kurde zdjęcie. No naprawdę, mogliście już dać tutaj czarny ekran, byłoby to o wiele lepiej. O wiele lepiej by to wyglądało. Dormitorium Gryffindoru jest tam na prawo, pamiętasz? Pytasz dzika czy sra w lesie? Oczywiście, że pamiętam. No i teraz tak, jesteśmy w środku Hogwartu i teraz macie tutaj pole do popisu. Ceremonia podsumowania punktów. Wyzwanie Spongify. Schody główne. Wyzwanie Skerch. Salon Gryffindoru. Wyzwanie Rictus Sempra. Wielka sala. Sala wejściowa. Tereny szkolne. Korytarze w lochach. No, cuda na kiju, jeżeli chodzi o to. I tu przy okazji sobie otworzymy skrzyneczkę, bo why not? No i elegancko, kurde, fasolki pozbierane, 20 minut na nagraniu. Spoko, spoko, myślę, że za niedługo sobie skończymy tak czy siak, ponieważ no, fajnie byłoby pierwszy odcinek jakoś tutaj w miarę skończyć i zacząć następny za niedługo. Nie da się teraz przejść. No nie da się teraz przejść, a co powiesz tutaj ciekawego? Drzwi są zamknięte. No shit Sherlock. Powiem wam tak, w ogóle podoba mi się rozmieszczenie tych obrazów tutaj również. Naprawdę czuć, że ten Hogwart jakkolwiek żyje. Jeżeli chodzi o takie, wiecie, detale. Czy mogę jeszcze rzucić czarna zbroję? Nie mogę, tylko 2 razy mogę, a szkoda. Przydałoby się trochę więcej razy rzucić. Okej, zanim pójdziemy za Ronaldem Weasley, to jeszcze wypadałoby zobaczyć, co tutaj jest. A, to jest ceremonia przyznania punktów. Odbywa się ceremonia przyznania punktów. No, można chociażby to rozpoznać po tym, że jest tutaj każdy dom wymieniony i po 0 punktów jest, tak więc no... Raczej nie trudno było się domyślić, że jest to ceremonia przyznania punktów. A tutaj nawet Harry nie wie, jak to skomentować, więc idziemy dalej. Ogólnie napiszcie w komentarzach, jakie macie wspomnienia z wersją PC-tową Komnaty Tajemnic, bo jestem ciekaw waszej przygody z tą jakże zacną produkcją. O, zanim pójdziemy za Ronaldem, to jeszcze tutaj zaczarujemy sobie tą panią. Dokładnie tak. Dobrze zaśmiane. I są zamknięte. Dobrze zaśmiane, ja pierdzielę. Dobrze zaśmiane, ja pierdziulę. O! Widzicie to? Ha, ha, ha! Zobaczcie, kurde! Ale oszukany system. Dobra, zobaczmy, kogo żeśmy tutaj zdobyli. Daisy Doddridge 1467 do 1555. Pierwsza właścicielka dziurawego kotła. Okej! Jest się czym chwalić. Jest się czym zdecydowanie chwalić. A, tutaj Harry nawet nie wie, jak to skomentować. Bardzo fajnie. Sprawdzamy, czy tutaj jeszcze żadnych sekretów nie ma, ale chyba nie ma. A, to jest jeszcze. Oczywiście, że tak. Kurde, no co ja bym miał pominąć tutaj? O, i kolejna srebrna karta. Zobaczmy, kogo tym razem mamy. Andros Niezwyciężony, starożytna Grecja. Twierdzi się, że jako jedyny potrafił stworzyć Patronusa wielkości olbrzyma. Kurde, ciekaw jestem, jaki to wielki musiał być olbrzym. Drzwi są zamknięte. Oczywiście bez żadnych skojarzeń z boczuchy jedne. I co teraz? Co nam, Ronald, powiesz? Idziemy chyba dalej, no nie? Już tutaj nie ma co do zwiedzenia, już wszystko, co mogłem pozwiedzieć, to pozwiedzałem. Szkoda, że tutaj czaru nie mogę użyć, ale no niestety pajęczynka mi przeszkadza. Spider-Man, gdzie jesteś? Harry, dormitorium jest w tę stronę. Okej, spoko, fajnie, że mówisz. Szkoda, że tutaj niczego nie ma, bo tutaj wygląda na miejsce, gdzie mogłaby się zmieścić skrzynka, no nie? Ale no niestety nie ma. Nareszcie jest portret grubej damy. Powiedz hasło i możemy iść spać. Myślałem, że ty znasz hasło. A niby skąd mam znać? No a ja skąd? Odkąd przyjechaliśmy, jesteśmy razem. Masz rację, ale wiem, kto je na pewno zna. Jesteście. Jest punktualnie. Usłyszałam niesamowitą historię. Podobno was obu wylali przez latający samochód. Hermiono, błagam. Jesteśmy zmęczeni. Możesz nam po prostu podać hasło? Biodojad. Miło cię znów widzieć, Harry. O, jesteście. Wejście z hukiem na początek roku. Nawiasem mówiąc, mama jest wściekła. Powiemy wam o gospodarce fasolkowej, którą wymyśliliśmy. Cały system opiera się na fasolkach wszystkich smaków Bertiego Botta. Fred, ja i paru naszych kumpli uruchomiliśmy punkty wymiany w całej szkole. Czasami któryś z nas ma coś na wymianę. Jeśli masz dość fasolek, możesz kupić to, na co masz ochotę. A skąd mamy brać te fasolki? Są pochowane wszędzie. Trudno ich nie znaleźć. Zaraz będziesz miał dosyć, by zacząć handel. Interesy z tobą to na pewno sama przyjemność. W salonie Harry Harry'ego powitały oklaski i okrzyki jego kolegów Gryfonów. Harry i Ron po wypadku z bijącą wierzbą zostali bohaterami Gryffindoru. Harry spał znakomicie i nie mógł się doczekać pierwszego dnia w Hogwarcie. Dzień dobry, Harry. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami z profesorem Lockhartem. Uwielbiam jego książki. Jest świetnym pisarzem. Obrona przeciw ciemnym mocom jest na 3. piętrze. Chodź za nami. Wait a second. Dlaczego to jest obrona przed ciemnymi mocami? A to czasem nie było obrona przed czarną magią? What the fuck? Dobra, nieważne, nie będę tutaj się czepiał szczegółów, ale w ogóle nie wiem czemu, ale model Freda i George'a mi się w tej gierce bardzo nie podoba. Oni wyglądają jakby byli młodszymi braćmi, kurde, Rona, a nie starszymi, to jest raz. A dwa, w ogóle mi ich aktor głosowy się za bardzo nie podoba, tak szczerze. Nie pasuje kompletnie do nich, bo oni brzmią jakby byli młodsi, a nie starsi. Cześć! 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 No kurwa, cześć, mówię do ciebie. Ja pierdzielę, no ile razy będziesz się powtarzał? Głąbie. Dobra, co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Sala, gdzie odbywają się wszystkie ceremonie i pojedynki. O, wielka sala mówisz? A czy mogę otworzyć skrzynkę jakąś? Oczywiście, że mogę, nawet dwie. Żadnej karty czarodzieja, nic, naprawdę. No kurde, a myślałem, że coś dostanę fajnego. No nie, Harry Potter. Mogę dostać autograf? Nie, bo ja byle komu nie daję autografu, tak więc tam spierdalaj na drzewo. Cześć! Cześć! Ja pierdzielę. Hej! Hej! Harry, uważaj! A na co mam uważać? Umiesz zrobić, żeby latały też inne rzeczy niż samochody? No wiesz, ja wiele rzeczy potrafię, ale nie mogę zdradzać swoich tajnych technik, kurde. O, przepraszam. Ja też przepraszam. Uważaj, gdzie idziesz. A ty, ej, przed chwilą mnie przepraszałaś. Przepraszam. No, ja myślę. No, i wypierdalaj, bo ludzie chcą tutaj zjeść. Umiesz zrobić, żeby latały też inne rzeczy niż samochody? A, to ty! A, to ja! Nie mam czasu gadać, na szczęście. To zdaje się, ty wpadłeś na bijącą wierzbę, nie? Przepraszam. Ja również przepraszam. Dobra, nie będziemy zaczepiali tutaj tych przechodni, ale chciałem wam tak mniej więcej pokazać, co tutaj się dzieje. Uważaj, gdzie idziesz. Ty też uważaj. Cześć. Cześć. Ale powiem wam szczerze, Hogwart w przeciwieństwie do Kamienia Filozoficznego to w końcu zaczyna żyć. Jakkolwiek życiem. O, idzie ten. Pani Norris. I przy okazji od czasu do czasu będziemy spotykali uczniów, którzy sobie będą podrzucali fasolką. Oni mniej więcej chcą handlować sobie z nami, ale no... Jak można teraz zobaczyć... Wybacz, ale akurat skończył mi się towar. Musisz wrócić później. No nie każdy będzie miał towar, żeby pohandlować, no nie? Tak więc to chciałem wam mniej więcej zaprezentować i... No tak jak powiedziałem przed chwilą, Hogwart jakkolwiek teraz żyje. Bo w przeciwieństwie do Kamienia Filozoficznego, gdzie... Większość Hogwartu była pusta, tak tutaj chociaż troszeczkę jest więcej ludzi i więcej NPC-ów. No nie oszukujmy się, ale taka jest prawda. Harry, obrona przed ciemnymi mocami jest na górze. Harry, szybciej! Zobaczymy Gilderoya Lockharta we własnej osobie. To jest obrona przed czarną magią. A nie ciemnymi mocami. Ja pierdzielę, co wy downami jakimiś jesteście? O, i przy okazji zbiorę sobie kartę, bo why not? I przeczytamy, kogo tym razem zebraliśmy. Etlert Czujny. Średniowiecze. Znany z bronienia się przed niczym i atakowania postronnych obserwatorów. Zmarł w więzieniu. A czemu on się broni przed niczym? Tak tylko chcę się zapytać. Nieważne. Dobra, zapiszemy sobie grę. I moi drodzy, na tym momencie sobie skończymy, tak więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play, że się przyjemnie ogląda. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupa na Discord oraz Instagram i Facebooka, w szczególności na Facebooka i Discord, bo tam się integruje ze wszystkimi. A na Instagrama zapraszam dlatego, że jeżeli YouTube nie da wam powiadomienia z tym filmem i z innymi, no to tam będziecie mieli powiadomienie o tym, że coś wstawiłem. Tak więc dziękuję za oglądanie, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!